testy osobowości, dowiemy się, jakim typem osobowości jesteśmy. Dzisiaj jest z nami pani Iwona Gierłach i właśnie ona będzie nam tę wiedzę przekazywać i będziemy rozwiązywać też testy, które właśnie były przygotowane też dzięki pani Iwonie. Także dzisiaj zobaczymy, czy nasze osobowości się zgrywają, czy możemy się dogadać, czy właśnie jesteśmy swoimi przeciwieństwami. A jeżeli taki odcinek wam się spodoba, to koniecznie zostawiajcie łapki w górę i subskrybujcie kanał, żeby się po prostu z każdym filmem, żeby nic was nie ominęło. Nie mam dzisiaj dzwoneczka, Przemo, nie mam w co uderzać. Ale słuchaj, ja mogę uderzyć tu i zaraz się odezwą. Nożyce. Nożyce! Świetnie, nożyce nam się dzisiaj przydadzą, więc fajnie. Natomiast najpierw chciałabym usłyszeć parę słów o was. To jest najgorsza część, jak jesteście w szkole i jest przedstawienie postaci. To ja zacznę. Ja mam na imię Iwona, od jakichś 10 lat zajmuję się coachingiem i mentoringiem w dziedzinie zarządzania i komunikacji, a wcześniej zarządzałam inżynierami i byłam prezesem zarządu w firmie zajmującej się badaniami dla przemysłu ciężkiego. Ogólnie wywodzę się coś tam z fotografii, potem tutaj byłem operatorem troszkę, no i tak się jakoś stało, że teraz troszkę też występuję na filmach. Czasami ludzie zarzucają mi, że mam ADHD. Można to sprawdzić jakoś tak tym, czy nie? Bo chciałbym na przykład... To już tylko u specjalisty. A to już specjalista. Tak, dzisiaj możemy stwierdzić, mieć. Czy jesteś otwarty, jakim jesteś kolorem i jak się dogadujesz z nimi. Ale ja myślę, że mam bardzo podobnie jak Przemo, czyli jestem bardzo zadowolona ze swojego życia. Też lubię podróżować, lubię doświadczać czegoś nowego. Lubię też przełamywać swoją strefę komfortu. Ogólnie staram się być bardzo zorganizowana, ale czasami stresują mnie sytuacje, kiedy na przykład nie mam nad czymś kontroli w takim życiu codziennym, a na przykład już jeżeli chodzi o jakieś takie kolejki, wysokości i tak dalej, to uwielbiam sobie właśnie testować siebie. A powiedz, a co dzisiaj będzie dla ciebie szczególnie ważne? Żeby się dowiedzieć w sumie, jakie cechy charakteru wpływają na to, jaka jestem i co mną w sumie kieruje, że czasami na przykład mam z taką osobą zgrzyty, ale na przykład czasami stał się najbardziej przyjaźnie. W sumie to miałbym bardzo jasne. To o tym na pewno dzisiaj będzie. U mnie jest trochę inaczej niż u Weroniki, bo ja na przykład nie lubię wychodzić ze swojej strefy komfortu, ale to nie oznacza, że tego nie robię, bo zdarza mi się, aczkolwiek nie lubię. Mam kota, lubię koty, uwielbiam koty. Zawsze byłam i gdzieś tam nadal jestem bardziej osobą taką zamkniętą, wstydliwą, ale też przez to, że zaczęłam nagrywać i tak dalej, to się znacząco otworzyłam. Aczkolwiek widzę w sposobie w niektórych momentach, że jeszcze jestem taka shy. Czego bym się chciała dowiedzieć, no to kiedyś ja w ogóle robiłam sobie taki internetowy test osobowości i właśnie jestem ciekawa, czy wyjdzie mi to samo i czy to się w ogóle może zmienić, czy ten test osobowości wychodzi... Bardzo dobre pytanie. Wychodzi cały czas taki sam, bo coś... Mi na przykład inny wyszedł, jak drugi raz umiem. Właśnie ja robiłam... Ten test robi się na tu i teraz, tak? To jest trochę bullshit, że właśnie nie może ci wyjść nic innego, że osobowość jest zapisana w naszym mózgu gadzim i się nie zmienia. Też właściwie te testy w sumie nie badają naszej osobowości, tylko sposób zachowania, tak? Więc jeśli ktoś coś praktykuje albo stara się rozwijać w danej dziedzinie lub daną kompetencję, to wtedy ten wynik może być różny. Ja w sumie zacząłem od gdzieś tam nagrywania, powoli się otwierałem, gdzieś tam wyewoluowałem tak, że już nie wstydziłem się kamery i byłem taki bardzo ochoczo do niej, ale w pewnym momencie swojego życia stwierdziłem, że potrzebuję jakichś większych wrażeń i chyba jestem osobą, i może to cię wyjdzie, że jak mam taki duży cel postawiony w życiu, to wtedy lepiej mi się żyje, jestem szczęśliwszy. No i stwierdziłem, że pójdę sobie zawalczyć w MMA i jestem też ciekawy, bo bardzo dużo mi się w moim mentalu pozmieniało. I mam wrażenie, że po prostu też po tej walce i po tym wszystkim trochę w niektórych kwestiach jakby się zmieniłem. W niektórych kwestiach dojrzałem i wydaje mi się, że też bym może kiedyś dojrzał w życiu, ale na przykład później. No ja generalnie tam sobie po prostu robię to, co lubię, tak? To jest gdzieś tam dla mnie najważniejsze, żeby zawsze iść w stronę, którą sobie wymyślę, bo mam wtedy z tego wielką przyjemność i satysfakcję. Jestem bardzo ułożoną osobą pod względem takim organizacyjnym. Do wszystkiego podchodzę na maksa logicznie. Generalnie lubię bardzo też jakby rozwijać się na każdej płaszczyźnie. I być może to pozwoli mi odkryć coś, co znowu przełoży się na to, że będę w stanie jakoś poprawić się w czymś. Super, dzięki bardzo. No powiem wam, że nie spodziewałam się, że będziemy tutaj mieli taki zbiór przeróżnych osobowości, bo każdy z was jest zupełnie inny, więc to też świetnie nam wyjdzie pewnie w teście. Ja już podejrzewam. Czujemy też, które z was może być jakim kolorem albo połączeniem jakich kolorów. A może to pani zapisać? Pewnie. Zaczniemy od testu kolory. Od razu wszelkie obostrzenia, że to jest forma psychozabawy. Oczywiście ma background naukowy. Nie ma tutaj w tym teście złych odpowiedzi. On nie klasyfikuje ludzi na dobrych ani na złych, na mniej inteligentnych i bardziej inteligentnych. Zobaczcie, mamy tutaj taką tabelkę. Mamy wersy i kolumny. Gdy patrzymy na wersy, to zaznaczamy odpowiedzi od najbardziej do nas pasujących po najmniej do nas pasujące, przyznając im wartość liczbową od 4 do 1. A co jak mam ochotę
mogę dać przy wszystkich 4. Nie ma takiej opcji. Ale nie potrafię tak wybrać. No właśnie o to chodzi, że to trzeba spontanicznie, nie zastanawiać. Lubię konkurować, jestem zorganizowany. Tak, bo tu też jestem cierpliwy. Tu może być ogólnie problem, powiem pani, z tym zawodnikiem, bo to jest jakby też się mówi, że on jest botem, że jak robot. Lubię pracować z innymi, lubię pracować samotnie. Tylko mam taką sytuację, jakby wszystko lubię. To co, robimy tak, że szybko musimy to rozwiązać? Tak, szybko, nie zastanawiamy się. Ale wszystkie, całą tą tabelkę? Całą tą tabelkę, tak. Myślę, że z 10 minut wam jest na to potrzebne. O, kogo my tu mamy? Hej! Cześć, sobie to też rozwiązać. No, ja mi jestem wydaje, tak mi się no wydaje. Pewnie, że o, no to da fajno. A to może by w międzyczasie Piotrek dwa słówka o sobie. Ja muszę. O! Mam 24 lata. 25 lat, single, lubi powariować. Ja na przykład mam tak, że jestem raczej taką mocno impulsywną osobą chyba. I czasami mam też tak, że mnie druga taka sama osoba, ja bardzo męczę. Gdy buduje się zespoły, na przykład w świecie korporacji, to często dobiera się właśnie zespół różnorodnych osób, bo przy burzy mózgów najlepiej się sprawdzają, bo każdy przedstawia zupełnie inny punkt widzenia. Czemu dobra, 49, 30, 19. Zupełnie inaczej niż ja. Przemek ma 41, 32, 21, 28. A to 21 w trzeciej kolumnie? No a co, nieźle? Nie, no słucham cię dalej. I 28, a może ja policzyłem. Dobra, to później sprawdzimy. Weronika? 45, 30. Karol, sumę punktów ma 147, a ja 122. A to powinna być już taka sama suma punktów wszędzie. No właśnie, w ogóle Przemku, przelicz jeszcze raz. Czyli moi drodzy, musimy jeszcze podliczyć od to teraz ciekawostka. Marta i Karol mają taką samą... Nie, ja i Karol. Ty i Karol, 147, a... 147, tak? A 148 ma też Piotrek. Z... Ale ma 150. No to teraz źle. 32, a tu 31. Okej, dobra, dziękuję ci, Piotrek. Pierwsza kolumna to kolor czerwony, tak zwany typ przywódczy. Lubi wiedzieć wszystko, który lubi mieć wszystko dobrze zorganizowane, który bez problemu deleguje zadania, który równocześnie potrafi patrzeć na sprawy i w szczególe, i w ogóle, i ma tą zdolność patrzenia z perspektywy lotu ptaka na dane wydarzenia. To jest też taki typ, który jeśli ma do wyboru cele lub ludzie, być może zdarza mu się, że wybiera cele. Ale to chyba było do przewidzenia. Nie, to było wiadomo. Było najwięcej. Dobra. Źle mam w ogóle policzone w pierwszym, teraz tak policzę. O, to ile? 51. O, tu jeszcze większa patrz. To jest tak zwany typ samiec alfa, samica alfa, tak? A kolumna druga to jest kolor niebieski. To jest tak zwany typ analityczny. Czerwony mam kolor? No jeszcze nie masz najbardziej koloru. No najbardziej czerwony jest. Czekaj, każdy z nas jest mieszaniną zazwyczaj dwóch lub trzech kolorów. U ciebie to będą te dwa kolory, czerwony i niebieski. To jest przewaga, tak? Ale wracając do koloru niebieskiego. Typ analityczny lubi mieć wszystko policzone, lubi wiedzieć gdzie, co i jak. Lubi analizować fakty, wydarzenia, sytuacje. Jeśli ma wybierać taki typowy spontan, a spontan zorganizowany, to na pewno jest to spontan zorganizowany. Jeśli gdzieś jedzie, to również lubi wiedzieć gdzie. Część tych cech jest 100% do mnie, a część nie. Na przykład dla mnie nie ma znaczenia, gdzie jadę. Nie mogę nie wiedzieć nigdy, nie? A to też może być spowodowane twoim zawodem, nie? Że jakby... Może też. Może jakbyś nie był youtuberem, to byś... To masz ludzi, którzy na przykład o to zadbają, tak? A to jest jakaś też grupa cech i niekoniecznie jakby wszystkie są do jadę. Tak, natomiast generalnie rzecz biorąc, zazwyczaj do danej osoby pasują cechy związane z danym kolorem, aczkolwiek no żaden z nas nie jest stuprocentowym czerwonym, niebieskim lub, tak jak zaraz powiem, innym kolorem. Kolejna, na to kolor żółty, tak zwany ekstrawertyczny. Ja w ogóle ciekawostkę powiem tylko, że tam mieliśmy w ekipie swoje kolory, od 3,5 roku już je mamy. I ja mam czerwony, wybrany 3,5 roku temu, trąba mamy wybrany 3,5 roku temu, żółty. Jakby się to zdało. A to losowe są, tak? To... Losowo, a ja wybrałem żółty tylko dlatego, że... Tak jakoś... Nie było już kolorów do wybrania. Ale to wybieraliście czy losowaliście? Nie, wybraliśmy. Mi zostało wybrane w sumie, ja nie wiem czy wybierałem. Tak jakoś zostało wybrane. Nie wybierałem. Kolor czerwony jest takim typowym kolorem kojarzącym się jednak z władzą, tak? Kolor żółty, tak zwany typ ekstrawertyczny, to jest taki typ, który lubi, kiedy dużo się dzieje, jest fajnie, jest miło, ma mnóstwo znajomych, po prostu człowiek żywioł. Nieważne gdzie, nieważne jak, ale jeśli się mu powie, że będzie fajnie, to on jest pierwszy. To jest taka osoba, w
którą często właśnie można znaleźć, nie wiem, w kuchni, albo tam, gdzie jest dużo ludzi. W kuchni dlatego, bo się pije kawę. Ja mówię o świecie na przykład korporacyjnym, z którym mam często styczność. Zamiast pracować, to woli... zamiast pracować, to woli sobie pójść i pogadać. Dobra, przejdę. Zamiast pracować, to imprezować. Tak na przykład. Renatek jest gdzieś sam. To nowa, zna każdego. Ty masz 51 w tym. Totalnie jak ty. Nowa, zna każdego, wszędzie i wszędzie jest wszystkim gadać. I ostatnia kolumna to jest kolor zielony. Tak zwany typ przyjacielski. To jest taki typ. Ja mam ilość 19, tak. A jestem najbardziej skrajną postacią w ogóle, tak. Jakby na to tak popatrzeć. Chyba tak od samego początku tutaj go diagnozowałem. Ja tego, tak, od znam, to też mi się tak wydaje. Zielony to jest taki przyjacielski, który po prostu lubi, żeby było miło, żeby było bezkonfliktowo, żeby każdy ze sobą się dogadywał. Taki wiecie, taki plasterek. To Marta. Tak, to ja. Ale to akurat jest 100. Mam tam 45, a nie 43. O, jeszcze bardziej przyjacielska. Każdy z was jest jakąś mieszaniną kolorów. Karol ma najwięcej czerwonego i niebieskiego. Marta jest niebiesko-zielona. Piotrek czerwono-żółty. I Mateusz jest czerwono-żółty. O, to taka specyficzna mieszanka. No. Które typy się najlepiej ze sobą dogadują? To na bazie planszy, którą mamy tam. Tu mamy podział według jeszcze sposobów działania. Zobaczcie, kolor niebieski jest odpowiedzialny za analizę. Czerwony za działanie, ale też delegowanie, liderowanie. Zielony to relacje, czyli dbałość o to, żeby było miło i fajnie. I żółty to jest komunikacja, czyli to dogadanie się ze wszystkim. Macie teraz tutaj kółeczka. Chciałabym, żeby każdy z was sobie je pocięło na kolory, które są z wami spójne. Czyli Karol będzie niebiesko-czerwony. Słuchajcie, a często dochodzi u was do jakichś niebiespięć albo konfliktów? Bo tu mamy dużo osób z takim niezwłaszczym podejściem. Zależy. Myślę, że ogólnie tak, ale... Czy często nie? Wiesz, nawet nie chodzi mi o to kłótnie, tylko wymianę zdań, tak? Czyli na przykład mój pomysł jest fajniejszy niż twój, albo to ja dzisiaj, nie wiem, decyduję, co robimy, tak? Takie rzeczy miały miejsce, ale nie w takich kategoriach, że od razu to prowadziło do jakichś wielkich kłótni, ale na pewno, przecież jak mieliśmy jakieś ustalenia, co robimy, to dużo osób dawało jakieś swoje sugestie, nie? Każdy z nas należy do osób kreatywnych, więc też chciał trochę przekazać, o może to będzie fajniejsze, to wydaje mi się, że takie sytuacje miały miejsce. Gdzie jest największa zazwyczaj linia tarć, gdy ludzie pracują ze sobą? Właśnie pomiędzy niebieskim a żółtym. Dlaczego? Bo oni nadają na zupełnie inne fala, tak? Żółty jest chęt do przodu, a niebieski jest raczej ten, który bardziej analizuje i myśli. Kolor żółty, no to by było siema, lecimy balonem, będzie fajnie, wystarczy. To ja. No to ja też. Balonem! A zielony to kochana, zapraszam cię na lot balonem, będzie miło, będzie fajnie, zaprzyjaźnione grono, będzie bezpiecznie. Już widzę, dziecinne strasznie. Dlatego piszcie ma 19. Przypijcie proszę te kółka w miejscu, które są odpowiednie dla was, czyli na przykład zielony, niebieski, klei się mniej więcej między tak. Że tutaj? Tak, tutaj. Ciekawe, jak macie rozkład się, nie? Tutaj. Ale ja na przykład się nie uważam za introwertyka, bo uważam, że jestem tak pół na pół. Ale to jest przez to, że chyba siedzieć... Też przez branżę. Ale ja zawsze lubiłam do ludzi wychodzić, ogólnie nie lubiłam siedzieć sama. Ale no właśnie, introwersja nie znaczy też siedzenia samemu, nie? To bardziej jest... To potrzebujesz też chwili dla siebie. Więc moim zdaniem to troszkę pasuje do ciebie, ale na przykład do mnie też mega pasuje to, że jest pośrodku, bo ja na przykład jestem dokładnie taki, że właśnie lubię być bardzo ekstrawertyczny, a czasami lubię być bardzo introwertyczny. Czyli w tym kierunku to są najmniej dogadują się, tak? Te osoby? Tak, ponieważ mamy zupełnie innych falach, tak? Okej. Nie dogadujemy się. Czy my nie możemy się dogadać? Nie, od dzisiaj już się nie zagadujemy. Wiecie, to jest jeszcze bardzo ważne w tych stylach, w tych typach osobowości, ja je nazywam stylami komunikacyjnymi, że do każdego z typów kierujemy innego rodzaju komunikaty, by zostać dobrze zrozumiany. No bo właśnie, jeśli do żółtego powiemy, słuchaj, bo tu mam taką tabelę, albo chcę z tobą przeanalizować naszą podróż, to umrze z nudów, tak? Gdy znowu do niebieskiego powiemy, a chodź, będzie super, on może się czuć nieco zdezorientowany, właśnie będzie musiał wyjść ze swojej strefy komfortu. Więc przygotowałam dla was też takie nieco przerysowane, ale niezbędniki komunikacyjne do tego, by wiedzieć, jak z danym typem rozmawiać. Tak, macie tutaj niezbędnik, dzięki niemu możecie spróbować, nie mówię dogadywać, bo dogadujecie się świetnie, ale spróbować używać komunikatów z tego niezbędnika, by lepiej i szybciej się zrozumieć, tak? Wtedy trzeba trochę mniej słów. Jak odbierają go inni, agresywny władczy po
popędzający, mało tolerancyjny, zdecydowany. Co się śmiejesz? Wchodzi do danego pomieszczenia i od razu wiadomo, tak? Że się zniszczy. Dobra, kto ma najwięcej żółtego? Piotrek ma najwięcej, 51. Piotrek ma 51. Pełnia życia, zachowania. Wow! Zróbmy coś razem. Najpierw ludzie, a zadania mogą poczekać. Dobra, nie ma. Zielony? Zielony, kto miał najwięcej zielonego? Kłamar. O, tak, dawaj. To ja. Ale poczynaj spokojnie, nie denerwuj się, to jest miło. To trzeba uważać, że to jest miło. Będzie to miło. To są fajne rzeczy. Bezpieczne. Nie krytykuj go, nie bądź wyniosły, arogancki, unikaj jednostronnej komunikacji, ale... Ty nie lubisz, jak cię, nie lubisz, jakby cię ktoś krytykował? Później... Nie, no nie lubię. Czujesz, ty czujesz później taki żal, jak ktoś na przykład ci coś powie. Dobra, niebieski, typ analityczny, charakterystyka zamknięty, analizujący szkiełko i oko. Czyli taki naukowiec, typ naukowca, czasem. Chodzi o to, że na przykład lubisz przeanalizować sytuację, a dlaczego ona mi tak powiedziała, a czemu ktoś tak zrobił, a czemu nie inaczej, a czemu to się tak wydarzyło, prawda? Może ja coś się zdarzyłam. Ty też tak rozpinasz w sumie, nie? Ja tak totalnie rozpinam, a ja nie mam niebieskiego. No to może być jakby jedna cecha z tych innych, ale przez to całokształt się nie sprawdza to z tym, bo ale jedna na przykład, ja też mam 33, więcej niż ty w niebieskim nawet. Poczekajmy Werka, jak będzie, jak odbierał go inni, zobaczysz, że to nie jest o tobie. Sztywny, nieufny, zimny, z dystansem, niezdecydowany. Na pewno nie. Okay. A ja bym powiedziała, że jesteś nieufny. Niezdecydowany jest, Karol, jest Karol, sztywny. Czasami tak, ej, faktycznie. Okej, okay, to może ty jesteś. Tak, ale sztywna nie jestem. Dlatego ci jestem. Nieufna jestem czasami, to prawda. I niezdecydowana też bywam. No, ja z kotkami to muszę... Pani, wiesz. Cztery osoby muszą do ręki. Pani na początku zaznaczyła. Tak, ja Przemka sobie go zaznaczyłam jako żółty, zielony. No to żółty, ja jestem żółty, czerwony, no. Weronikę sobie zaznaczyłam, słuchajcie, no jako czerwono-zieloną. A zebrałam ją jako taką bardzo mocno przyjacielską, tak? No to... Marta, zielono-niebieski. Mateusz, mam czerwony. Karol, mam czerwono-niebieski z wykrzyknikiem. No i Piotka wtedy nie było, ale też bym go jako typowego żółtego scharakteryzowała. Wejdźcie proszę w ten link i tam znajduje się ten test, który musimy wypełnić. Tam jest jeszcze więcej. Przecież my to robiliśmy, tak, dokładnie. Tak, to robiliśmy. To jest ten? No. To jest ten? Tak. No, ciekawe, czy miło. Półtora roku temu. Ciekawe, co by zaznaczycie, jeżeli ktoś nie odpowiada szybko na twój mail, załomienie to będzie wiadomość bardziej, zaczyna się martwić, coś powiedzieć nie tak. Słuchaj, jak do ciebie pisze, to tak. Jak do ciebie pisze, to tak, ale jak do jakiejś normalnej osoby, to nie. Nigdy nie. Ja. Moja babcia tak mówi. Ale tak jest. Osoba i normalnie napisała do mnie wiadomość. I nie odpisałem jej w godzinę, bo po prostu nie miałem czasu i usunę tą wiadomość. No właśnie, bo... Ale to jakby było jej głupio, że jej wysłała, no. I ja jej nie odpowiedziałem. Ale słuchajcie, to jest mega ciekawe spostrzeżenie, bo gdyby każdy teraz z nas powiedział, co to dla nas znaczy za chwilę, to każdy by powiedział coś innego, nie? O, ale to jest też coś kontrowersyjne. Jako dziecko wolałoby, żeby twoje dziecko było mądre niż miłe. Zgadzam się. A ja nie, właśnie. No, ale to właśnie no. Ja bym chciała, żeby było dobre. Bo... Nie, najlepsze by było i dobre, i mądre, i miłe. Ale dobre nie skreśla ani jednego, ani drugiego. Często zastanawiam się nad sensem istnienia. Na przykład ja nigdy. Ja też nie. Ja mega często. Ja się czasami zastanowiłem, jak tak sobie myślę, kurde, na przykład, że to w sumie po co to wszystko, jak i tak naprawdę umrę, nie? Ja właśnie mam takie myśli, że czasami, myślę, ale to rzadko. Od razu odcinam, jakby nie chcę się tym przejmować. Ja też, właśnie jakby przyjmuję taką myśl, to wtedy nie przyjmuję, tylko dla mnie to właśnie intryguje. Nie, tak samo, mnie to mega intryguje. Jeśli twój przyjaciel jest smutny, zaoferujesz mu raczej wsparcie emocjonalne niż sugestie rozwiązania problemu. Ja totalnie ja po prostu rozwiązanie problemu. To ja i rozwiązałem problem, ale też można, wiesz, powiedzieć, no stary, wiesz, tam coś tam. No rozwiązać problem, bo to doprowadzi cię do jakby tego, że nie będziesz w tym danym zachowaniu. No dokładnie, a wiesz, jak ktoś jest taki, kto tylko mówi, będzie dobrze, nie martw się, to jest puste. Załóżmy, Weronikę, nie wiem, coś boli, coś się wydarzyło, to co, dasz jej tylko tabletkę, bo to jest rozwiązanie problemu, czy jednak na przykład przytulisz i okazujesz A to w tym sensie? Myślę, że dam prędzej tabletkę i jakby później, jak już rozwiążę problem, to wtedy okażesz współczucie jakby, no bo już więcej nic nie mogę w rozwiązaniu problemu zrobić. Zrobiliśmy już test, każdy mógł spędzić nad nim trochę czasu, wydaje mi się, że zajęło nam to około 10 minut. Wy oczywiście w opisie też macie ten link do tych testów dostępny, więc też możecie się dowiedzieć, jakim typem osobowości jesteście. Nam wyszło co? No, w co ci wyszło? Dyskutant. Opowiesz ten 4-literowy skrót? ENTP. Nie doradca, ale no tak nie zgadzam się. No właśnie ja też. Musiałbyś powtórzyć, bo ten przywódca bardziej do ciebie pasuje. Wcześniej Karolowi wyszło przywódca, grał test kilka miesięcy temu. No, myślę, że coś tu pomiędzy. Możesz sobie powtórzyć ten test i bardziej się jeszcze tutaj zagłębić. Tak, no i na przykładzie Karola wiemy, że ten wynik tego testu nie jest jeden możliwy. Ja mam ESTP, myślnik A.
Ale wiecie, okazało się, że w ogóle nam się powtarzają, czyli kilka osób z tego stołu ma takie same. Mi wyszło to, co mi wyszło wtedy, jak robiliśmy, czyli doradca i to jest ESFJ. Mi wyszedł też dyskutant, tak jak Nowciaksowi i ja akurat się z tym zgodzę, bo jak wcześniej robiłam ten test tak właśnie na szybko, to też wyszedł mi ten dyskutant. Ta intuicja na poziomie wysokim, to... Pamiętajcie, że ta intuicja to też nie jest rozumiana jako tak zwane wróżenie z fusów, tylko to jest właśnie taka wypadkowa doświadczenia i wiedzy, że po prostu pewne rzeczy wiesz, nie musisz wiedzieć skąd, bo po prostu wiesz. To wiecie, że ja mam 1% intuicji ogólnie. Ale Przemkowi wyszło to samo, co na przykład Cytron, ba? Tak, przedsiębiorca, zgadzam się w 100%. Dawałem tylko skrajne odpowiedzi i wyszło mi wykonawca teraz. No, to by się ale to bardziej, z tym się bardziej zgadza. Bardziej zgadzało niż ten doradca, zdecydowanie, tak? No, niecierpliwość, no tak w sumie nie wiem. Czasami tak, stawianie... Tak, rób się szybciej, bo muszę lecieć. To nie było niecierpliwe w ogóle. No, oczywiście, że jest niecierpliwy. Nie, no raczej nie jestem. ESFJ, czyli doradca, jest to osoba serdeczna i sumienna, chętnie współpracuje z innymi ludźmi. Czyli nie uważam, że to ma osoba, która jakby... dąży do tego, żeby ta harmonia jakoś mega ale była, ale chcę, żeby była. Powstało razem z tym kwestionariuszem wiele różnych porównań, czyli na przykład jaki sport panuje, pasuje do danego typu. A, okej, okay, tutaj, tak? Jesteś NTP, czyli do ciebie pasuje judo. Judo! O, jakaś waleczka tutaj w judo będzie. Jakie zawody byście uprawiali, gdyby właśnie, nie... Ja byłem animatorem kiedyś. Management, arts, technology, science. No, a ja marketing, że studiowałem to biznes, no to totalnie się zgadza. Religia. Mi się wydaje, że ważnym punktem z tego odcinka jest to, żeby nie oceniać i żeby faktycznie bardziej zrozumiale podchodzić do drugiej osoby. Tak. Bardzo dziękujemy Iwonie, więc brawa dla Iwony. Dajcie znać oczywiście w komentarzach, co wam wyszło, jakim typem osobowości wy jesteście. Jakim kolorem, dokładnie. Jeżeli taki odcinek wam się spodobał, chcecie więcej tego typu odcinków, to koniecznie zostawiajcie łapki w górę i oczywiście pamiętajcie o subskrypcji tego kanału. Wbijajcie oczywiście do innych domowników i do domowników. Także widzimy się w kolejnych filmach. Do zobaczenia. Na razie.